Przez lata na YouTube'owej scenie Counter-Strike'a przewinęło się naprawdę wielu twórców. Spora część z nich do dzisiaj utrzymuje swoją gigantyczną pozycję w internecie. Max Killet był jednym z takich właśnie YouTuberów Counter-Strike'owych, opierających swój content w całości na tej właśnie grze, a w szczególności na handlu i hazardzie z kurkami do broni. Niestety, jak to już w życiu bywa, nie zawsze jest się na szczycie. Czasem coś idzie nie tak i musimy mierzyć się z dołkami, jednocześnie będąc stale przysypywanymi dodatkowymi łopatami pełnych problemów. Historia Max Killeta jest o tyle smutna, że jego wołanie o pomoc było w 100% związane z grą, która finalnie zniszczyła mu zdrowie psychiczne i życie do tego stopnia, że postanowił je zakończyć. Trevor Heitman, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko Max Killeta, był zaledwie 15-latkiem, gdy w 2015 roku nagrał swój pierwszy film z Counter-Strike'a. Już na samym początku udało mu się wstrzelić wręcz idealnie w odpowiedni czas i miejsce. Przez całą swoją karierę gamera interesował się skinami do broni w CS-ie, a materiałów wideo na ten temat nie było praktycznie w ogóle. Był on pierwszym, który wypełnił tą lukę, a co za tym idzie, bardzo szybko zdobywał popularność. The Krambit Slaughter for approximately $1,625. Słowem wtrącenia, by dla wszystkich było jasne, o czym tutaj mówimy. Skiny to inaczej modele broni czy postaci zmieniające ich wygląd. Często są to dużo bardziej barwne odpowiedniki, które nie wpływają bezpośrednio na rozgrywkę, a tylko i wyłącznie na wygląd danej broni. Cena takiej skórki zależy oczywiście od jej wyglądu, ale i przede wszystkim rzadkości występowania oraz popytu, stąd też istnieją skórki kosztujące 3 centy, a są i takie kosztujące dziesiątki czy setki tysięcy dolarów. Rynek skinów jest przeogromny, choć w czasach, gdy Max Killet rozpoczynał swoją YouTube'ową przygodę, ten dopiero raczkował. Obecnie szacowana wartość wszystkich dostępnych skórek to około 6 miliardów dolarów, a stale otwierane nowe skrzynie z tajemniczymi przedmiotami w środku sprawiają, że ten biznes z dnia na dzień staje się coraz bardziej lukratywny. Wielu ludzi, w tym Max Killet, traktowało skiny jako metodę na zarobek czy na inwestycje, właśnie głównie dzięki handlowi. Innym, dużo bardziej bezpieczniejszym sposobem na inwestycje jest lokowanie swoich pieniędzy w fizyczne złoto i srebro, co umożliwiają zakupy u sponsora dzisiejszego odcinka, czyli sklep Szlachetne Inwestycje. Nie bez powodu pytałem Was niedawno o sposoby oszczędzania czy inwestowania. Szlachetne Inwestycje to sklep, który jest dostawcą metali szlachetnych, takich jak złoto, srebro czy platyna. W czasach coraz bardziej rosnącej inflacji wartość pieniądza przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, tak więc odkładanie środków do przysłowiowej skarpety niestety osłabia nasz portfel z czasem. Zamrażając środki w postaci złotych czy srebrnych monet, jesteśmy w stanie uchronić się przed kryzysami ekonomicznymi, a uzbrajając się w cierpliwość i inwestując długoterminowo, można w łatwy i bezpieczny sposób zyskać na późniejszej odsprzedaży naszych monet czy sztabek. Sam jako pasjonat metali szlachetnych jestem klientem Szlachetnych Inwestycji, dlatego też z pełną odpowiedzialnością mogę polecić ten sklep. Z kodem Czarne Serce uzyskacie 0,6% zniżki na wszystkie artykuły ze srebra i platyny, a z kodem Czarne Serce 1 jest to 0,12% na wyroby ze złota. Kody znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu. W razie pytań odnośnie metali służę pomocą na moim Instagramie oraz na serwerze Discord, na który Was serdecznie zapraszam, a tymczasem wracamy do odcinka. Jak na swój wiek, Trevor był bardzo zaradny i przedsiębiorczy, a jego kanał na YouTube rósł w subskrypcje i wyświetlenia w takim samym lub może i nawet większym tempie niż reszta jego kolegów po fachu. Im więcej skinów pojawiało się w grze, tym większe pole do popisu miał Skillet. Ze wzrostem popularności handlu skinami musiała się narodzić kolejna nieodłączna tego dziedzina, czyli hazard, lecz nie taki zwykły. Był to hazard skinami. Po osiągnięciu pewnego progu rozpoznawalności, Trevor był sponsorowany m.in. przez CSGO Wild czy CSGO Strong, strony, które umożliwiały użytkownikom różne znane z tradycyjnych kasyn gry, gdzie walutą były ich skiny z CSGO. Ruletka, obstawianie meczy, otwieranie tajemniczych skrzynek czy tworzenie kontraktów, by wygrać lepszą broń, to codzienny chleb nie tylko Skilleta, nie tylko tysięcy użytkowników CSGO Wild, ale i setek tysięcy innych graczy CS-a, którzy dali się w łatwy sposób wciągnąć w hazard przez właśnie tego typu strony. Największym ich problemem było to, że zupełnie przeciwnie do tradycyjnego kasyna nie było wymagane ukończenie 18 lat.
jedyne co należało zrobić, to podpięcie swojego konta Steam do takiej strony i voilà, można było wpadać w sieć uzależnień. Pomysłowy Max Killett zdał sobie z tego sprawę, jak wiele pieniędzy ucieka mu przez palce, robiąc jedynie za baner reklamowy, i zdecydował się stworzyć swoją własną stronę hazardową opartą na skiny w CSGO. Pierwsze dwa projekty, czyli skin.trade i csgokingdom.com, szybko upadły, lecz ostatnia strona okazała się być kurą znoszącą złote jaja. CSGO Magic. To dzięki niej 17-letni Skillet mógł w zaledwie miesiąc po uruchomieniu strony pozwolić sobie na kupno nowego McLarena 650S, który kosztował ponad 150 tysięcy dolarów. Mimo swoich lukratywnych biznesów, Skillet nie próżnował i dalej tworzył content oparty na skinach, taki jak tier listy czy edukowanie ludzi w ich temacie. Działo się tak do momentu, aż Valve porządnie nie wzięło się za strony hazardowe. Po jednym z większych update'ów ze strony Valve, czyli twórcy Counter-Strike'a, strony hazardowe przestały mieć rację bytu. Valve, jak i cały zarząd Counter-Strike'a, chcieli mocno walczyć z uzależnieniem wśród małoletnich i postanowili ukrócić wszelką możliwość handlowania na takich właśnie stronach. Większość stron propagujących hazard skinami upadło, a osoby z nimi powiązane otrzymały Trade Community Ban, czyli dożywotniego bana na handel skinami na swoim koncie Steam. Jedną z takich osób był oczywiście Skillet, którego ekwipunek wyceniany był wtedy na ponad 100 tysięcy dolarów, a przez bana nie jest w stanie zrobić z tym nic. Wszystkie te wartościowe przedmioty zostały zablokowane na jego koncie bez możliwości ich wymiany czy sprzedaży. To załamało Skilleta, który całkowicie usunął się w cień. Nie dodawał już żadnych nowych filmów na swój kanał, pozostałe social media opustoszały, a w swoim bio na Twitterze wpisał: były YouTuber. Ewidentnie ten ban na handel i zablokowane setki tysięcy dolarów przytłoczyły młodego chłopaka, który pozornie tylko złapał Pana Boga za nogi. W końcu przyszedł 23 sierpnia 2018 roku. Ojciec Trevora wspominał o tym, że chłopak coraz gorzej zaczyna odczuwać skutki swojego internetowego upadku. Skillet chwalił się rodzicom, że pędził 240 km na godzinę w strefie oznaczonej do maksymalnie 40 km na godzinę, jednocześnie mówiąc, że nie boi się policji ani ich broni, bo zarówno oni, jak i ich broni nie jest w stanie go skrzywdzić. Trevor zdecydowanie cierpiał na epizody maniakalne, co zdiagnozowała przyjaciółka jego rodziców, psychiatra Mary Rasher, jednocześnie informując policję, że chłopak nie jest stabilny psychicznie. Stanowi zagrożenie dla siebie, jak i dla otoczenia i powinien być jak najszybciej skierowany na dalsze badania. Policja przyjechała do domu Heitmanów, lecz odmawiała zabrania 18-latka do szpitala psychiatrycznego na dalsze oględziny, ponieważ nie mieli ku temu żadnych podstaw. Doktor Mary Rasher nie mogła wypisać żadnego wniosku czy skierowania na leczenie, ponieważ Trevor nigdy nie odbył u niej żadnej oficjalnej wizyty. To właśnie ten brak interwencji doprowadził do późniejszej katastrofy. Trevor nie wytrzymał. Wsiadł w swoje auto, staranował samochód swojego ojca, ponieważ ten blokował wyjazd z posesji, pojechał na teren szkoły, gdzie rozpędzony wjechał w bramę wejściową, zawiesił na niej plakat z napisem Steam, a następnie... Max Killett zginął w wypadku samochodowym. Dokonał tego specjalnie, jadąc po złej stronie autostrady, rozpędzając się do ponad 160 km na godzinę i zderzając się czołowo z innym pojazdem na drodze. Jego zamach na własne życie był potwornie samolubnym i bezmyślnym aktem, który pociągnął za sobą dwa dodatkowe życia. Jadące z naprzeciwka 43-letnią Aline Pizarro i jej 12-letnią córkę Ariane. Wstępna autopsja wykazała, że Trevor nie próbował skręcić przed uderzeniem w SUV-a, a testy toksykologiczne nie wykryły w jego organizmie żadnego alkoholu,
niedozwolonych substancji czy leków. CS-ową część internetu zalała fala złości i negatywnych emocji. Ulubieniec ludzi w chwilę stał się wrogiem publicznym numer jeden bezpośrednio po swojej śmierci i to właśnie dlatego, w jaki sposób tego dokonał. Trevor był niesamowicie utalentowanym młodym chłopakiem. Miał zaledwie 18 lat, a posiadał wysoko rozwiniętą inteligencję, umiejętności biznesowe, świetnie odnajdywał się w kontaktach międzyludzkich, był ciężko pracującym YouTuberem, który z powodzeniem mógł prowadzić dalszą karierę, ale na jego drodze pojawiło się załamanie nerwowe, które doprowadziło do śmierci niewinnych osób. Jedni obwiniają rodziców o brak reakcji, inni policję o brak interwencji, jeszcze inni Trevora, a są i tacy, którzy mówią, że to Valve przyczyniło się do tej tragedii poprzez wręczenie szkieletowi bana. Choroba psychiczna nie jest żadną wymówką do tego, by odebrać cudze życie. Jednakże na kogo by nie zwalać odpowiedzialności za całą tą sprawę, to wierzę w to, że w całej tej tragicznej sytuacji znajduje się jeden winny z krwią na rękach, a jest to epizod maniakalny, który pogłębił w jeszcze młodym umyśle stany lękowe do tego stopnia, że zawładnęły jego umysłem. Te wydarzenia poskutkowały tym, że Max Killett, niegdyś szalenie popularny, kreatywny, aspirujący o miano najlepszego CS YouTubera, stał się pośmiertnie najbardziej znienawidzonym twórcą wśród społeczności Counter-Strike z przyszytą łatką mordercy. Dziękuję za pozostanie ze mną do końca. Przypominam o zostawieniu subskrypcji. Jest to dla mnie bardzo ważne, dlatego z góry dziękuję za każdą nową osobkę w naszym stadzie czarnych serc. Zapraszam na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie oraz przypominam o zajrzeniu do sponsora odcinka. Tymczasem ja już uciekam. Dzięki. Czarne serce.